Święta Bożego Narodzenia, ciepłe, rodzinne, niosące nadzieję i radość. Ważne dla wiernych Kościoła katolickiego, którzy z pokolenia na pokolenie, kolędą i modlitwą obwieszczają światu narodziny Zbawiciela. Jakie były początki tych świąt? Najpierw Kościół obchodził najstarsze święto związane właśnie z przyjściem Pana Jezusa na ziemię. To były święta Objawienia Pańskiego, co dzisiaj nazywamy świętem albo uroczystością Trzech Króli. One są najstarszymi świętami związanymi z, powiedzmy, z dzieciństwem Pana Jezusa. Dopiero w późniejszych wiekach zrodziło się pragnienie przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Według dostępnych źródeł święto to wprowadzono najpierw w Rzymie w IV lub pod koniec III wieku. To, co na naszej półkuli przeżywamy, przesilenie zimowe, kiedy to następuje w okolicach właśnie świąt Bożego Narodzenia 24-25 grudnia, tak zwane święto w Rzymie nazywane święto Narodzin Słońca, zostało przez Kościół wpisane jako Dzień Narodzin Chrystusa, bo przecież i Chrystus i w Piśmie Świętym, i w tradycji był nazywany Słońcem Ludzkości, Słońcem Sprawiedliwości i dlatego właśnie te święta jakby zostały wpisane w też ten nurt pogański, który został ochrzczony, nazwijmy to, tą naszą nomenklaturą i nazewnictwem. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania zwanego Adwentem. Niesie on ze sobą tak sporą ilość ładunków takich religijnych i duchowych. Każdy dzień ma swoją wymowę i swoje znaczenie. Ostatni tydzień od 17 grudnia i liturgia Kościoła, nabożeństwa, msze święte, nasze modlitwy skupiają się przede wszystkim na tym, co najważniejsze, że Pan jest blisko, Pan już przychodzi. I to, co powiedział Jan Chrzciciel, prostujcie drogi, przygotowujcie. I to jest intensywne takie przeżywanie z radości, że Pan przyjdzie. Do tego ważnego wydarzenia przygotowujemy się duchowo poprzez uczestnictwo we mszach świętych, poprzez przyjmowanie sakramentów, udział w roratach. W domu też się przygotowujemy. Gorączka, zabiegania, sklepy coraz bardziej przepełnione, tu i ówdzie uzupełnienie brakujących wiktuałów. W gronie najbliższych składamy sobie życzenia, śpiewamy kolędy, przeżywamy, wracając do wspomnień tych lat poprzednich. Tak więc wspólna Wigilia, modlitwa, dzielenie się opłatkiem i pasterka są zwieńczeniem oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Od lat trwa spór o to, które ze świąt, czy Wielkanoc, czy Boże Narodzenie jest ważniejsze. No, gdyby nie było przyjścia Pana Jezusa na świat, to i nie byłoby Wielkanocy, było męki Pana Jezusa, śmierci i zmartwychwstania. To jest ta rzeczywistość. Święta Bożego Narodzenia w naszej katolickiej tradycji, a także polskiej, to są święta najbardziej rodzinne. One wnoszą ciepło, życzliwość, troskę, dom. Człowiek sięga w swojej pamięci właśnie do czasów dzieciństwa, tego zabiegania rodziców, przygotowania tej radości, choinki, wieczerzy wigilijnej, spotkań rodzinnych. Święta Bożego Narodzenia to święta rodzinne, radosne, choć od 2 lat obchodzimy je nieco inaczej, bo w obliczu pandemii. Przypominają o najważniejszym, o narodzinach Zbawiciela. Niech ten przychodzący Chrystus obdarzy was wszystkich, poszczególne rodziny i każdego z was, swoją mocą, siłą i błogosławieństwem, aby mimo pandemii i cierpienia był on nadzieją, że jutro będzie lepsze, że przyjdzie szczęście, że przyjdzie zdrowie, a my wszyscy będziemy mogli cieszyć się w naszej ojczyźnie, w naszych wspólnotach bliższych i dalszych Jego błogosławieństwem. Piękna kolęda, którą często śpiewamy w świątyni, niech będzie puentą także i tych życzeń. Podnieś rękę, Boże dzieci. Błogosław ojczyznę miłą i nas, i nasze rodziny, miasto Kozińce. Wszystkim i każdemu z osobna szczęść wam Boże. Wierzymy, że przyszedł Pan Jezus na świat, że nas zbawił, że po to przyszedł, aby nas odkupić. I pięknie to skonkludował właśnie Mickiewicz, mówiąc tak.
Wierzysz, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie? Lecz biada, jeśli się nie narodził w tobie. Tego życzę, kochani, wam wszystkim, aby Pan Jezus narodził się w waszych sercach, w waszych duszach, a z Jego miłością także, żeby przyszły te dary, takie naturalne, ziemskie. I dopiero teraz dodaję, zdrowie, siły, pomyślność, bo to też nam w życiu ziemskim potrzebne. Bóg daje łaskę, jeśli o to Go prosimy.